równolegle pracujemy nad taktyką, nad techniką. Natomiast główny nacisk na te elementy położymy na drugim zgrupowaniu, także tam będzie już taki moment tego szlifu taktycznego. Na razie faktycznie te akcenty są tak rozłożone, że bardziej skupiamy się na motoryce. Proszę nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków po zestawieniu dzisiaj pierwszej jedenastki tych zawodników, którzy grali w pierwszej połowie. Ja już tutaj panu redaktorowi powiedziałem, że jakbyśmy jutro mieli mecz ligowy grać, to by na pewno była inna ta pierwsza jedenastka niż ci, którzy dzisiejszy mecz rozpoczęli. Co do Marka Zieńczuka, on jest wciąż naszym zawodnikiem do czerwca. Nie mam informacji, jakoby miałby odejść z drużyny, w związku z tym no, traktuję go jak normalnego zawodnika, którego chcę przygotować jak najlepiej, który ma nam pomóc w walce o mistrzostwo. Tak, to był dobry wybór. To drużyna, która grała solidnie, grała bardzo agresywnie, może nawet czasami za agresywnie, ale z drugiej strony to też czasem taki mecz jest nam potrzebny, żebyśmy dzisiaj to co dało się zauważyć, to, że na pewno byliśmy drużyną częściej faulowaną, na pewno to przeciwnik grał bardziej ostro, ale na szczęście nie było z naszej strony jakichś takich pretensji do sędziego, do przeciwników, tylko zawodnicy szybko wstawali, grali dalej. Także to dobre, to jest dobra oznaka. Natomiast na pewno wyższa ocena tego meczu byłaby, gdyby udało nam się którąś z tych fajnych akcji zakończyć bramką, jakbyśmy wygrali po prostu ten mecz. Wtedy zawsze ta ocena meczu jest lepsza. Ale jak na ten moment te kilka sytuacji, kilka akcji naprawdę na dużej szybkości od skrzydła rozegranych, to budzi optymizm na pewno. Weźmy pod uwagę, że nie graliśmy z zbyt wymagającym przeciwnikiem. No. Strzelił w końcu serii 3 gole. No, ale to było rok temu. To było rok temu, także naprawdę myślę, że o grze defensywnej naszej drużyny będziemy mogli coś więcej powiedzieć po dwóch następnych meczach. Łukasz dzisiaj był bardzo skuteczny w swojej grze. Miał kilka bardzo takich dawnych interwencji. Wszystko przed nim. Na pewno brakuje mu doświadczenia, ale jest pełen zapału do pracy, także wszystko jest możliwe. Na razie z jego postawy jestem zadowolony. Po wczorajszym porannym treningu, praktycznie już od kilku dni, Radek uskarżał się na te bóle, a od wczorajszego treningu już ten ból był tak duży, że uniemożliwiał mu kontynuowanie treningu. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby pojechał z doktorem Urbanem na konsultację, także myślę, że jutro będziemy więcej wiedzieli na ten temat. Mam informację, że Marcelo miał problem z samolotem, gdzieś tam utknął w Brazylii. To nie jest dobra sytuacja, no ale mam nadzieję, że jutro do nas dojedzie. Kierownik Adaszyński ma z nim kontakt na bieżąco, to wszystko tam ustalają. Spodziewacie się go jutro? Tak. Konrad no bardzo chce wrócić do pełnego treningu, my oczywiście robimy to ostrożnie go wprowadzamy, w końcu to jest 8-miesięczna przerwa, bardzo długa. Nie chcielibyśmy mu zaszkodzić, ale robi coraz więcej, powoli wchodzi w takie gry taktyczne o jakiejś małej intensywności, także na razie wygląda to dobrze. Henderson jest to zawodnik na pewno przyszłościowy, to nie jest zawodnik, który mógłby już wzmocnić Wisłę. Można ewentualnie pomyśleć o nim w kontekście młodej ekstraklasy, ale to już jest w gestii dyrektora sportowego. Ale pana to ciekawi, co? To są nasze sprawy wewnętrzne, budujemy atmosferę, ale nie chcemy o tym opowiadać do prasy, bo nie chciałbym być posądzony o coś, że jakieś zajęcia czy jakieś elementy treningu robię pod publiczkę, że tak powiem. Mamy swój plan, robimy, trzymamy się go, realizujemy, atmosfera jest dobra, także czekam tylko, żeby mieć już wszystkich, żeby już doleciał do nas Marcelo, żeby z Radkiem Sobolewskim się sytuacja wyjaśniła, żeby mógł z całą grupą, żebyśmy mogli pracować.